Watykan na celowniku hakerów z Chin. Kim są podejrzani sprawcy? Watykan celem ataku hakerów. W różnych miesiącach minionego roku Stolica Apostolska była obiektem ataków hakerskich, podał włoski portal Domani, powołując się na informacje prywatnej amerykańskiej firmy do spraw cyberbezpieczeństwa. Podejrzewa się, że sprawcami cyberataków była prawdopodobnie strona chińska. Dziennikarz Marco Grieco przypomina, że 28 lipca 2020 roku eksperci do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego z Recorded Future, specjalistycznej firmy z siedzibą w Somerville, w stanie Massachusetts, rozpoznali kilka podejrzanych działań wymierzonych w Watykan, inne organizacje katolickie. Następnie ujawnili oni te działania w długim raporcie z września 2020 roku. Ataki te miała przeprowadzić grupa Red Delta, sponsorowana przez państwo chińskie, prawdopodobnie zaangażowana w zbieranie informacji na temat negocjacji między Chinami a Watykanem. Działalność szpiegowska w sieci miała miejsce w miesiącach poprzedzających odnowienie porozumienia chińsko-watykańskiego. Z technicznego punktu widzenia jest to tak zwany phishing i polega na włamaniu się na docelowe serwery poprzez pozornie nieszkodliwe maile. Technicy wyjaśniali, że używając złośliwego oprogramowania malware, Red Delta miałaby uzyskać zdalny dostęp do sprzętów przeznaczonych do zbierania informacji, jak otrzymywanie dokumentów i przechwytywanie komunikacji. Natychmiast po opublikowaniu raportu, działania cyberszpiegowskie zostały wstrzymane, by wznowić je po 10 dniach. Wśród celów ataków hakerskich zidentyfikowano grupę, która obrała sobie za cel katolicką diecezję Hongkongu, misję studyjną Stolicy Apostolskiej w Hongkongu oraz papieski Instytut Misji Zagranicznych PIME w Mediolanie. Jesienią ubiegłego roku watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, wybrał właśnie siedzibę PIME w Mediolanie, aby ogłosić odnowienie dwuletniej umowy między Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową. Za szczególnie niebezpiecznego władze w Pekinie uznały kapłana papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych, ksiądz Franz Omela, przebywającego w tym mieście od 1974 roku. Włoski dziennikarz zauważył, że duchowny zwraca uwagę na represje władz w Pekinie wobec niewygodnych dla nich osób, takich jak Jimmy Lai, założyciel lokalnej demokratycznej gazety Apple Daily. Oficjalny kościół nic nie powiedział, katoliccy demokratyczni chrześcijanie są zaskoczeni i nie wiedzą, co czynić. Milczy także diecezjalna komisja do spraw sprawiedliwości i pokoju, cytował Grieco dziennikarza. Ataki na bibliotekę w Watykanie. Na celowniku hakerów znalazła się również Watykańska Biblioteka Apostolska. W listopadzie ubiegłego roku brytyjski dziennik The Guardian zacytował słowa szefa Centrum Przetwarzania Danych w tej instytucji, Manlio Micelego, wskazującego, że udany atak na przechowywane tam zasoby może doprowadzić do kradzieży, manipulacji lub całkowitego usunięcia dokumentów. Do tej pory zdigitalizowano 25% zasobów Watykańskiej Biblioteki Apostolskiej i Archiwum Watykańskiego, a do ich ochrony Stolica Apostolska zatrudniła zespół matematyków z Cambridge, którzy opracowali technologię zwiększającą bezpieczeństwo. Te ataki mogą potencjalnie wpłynąć na reputację Biblioteki Watykańskiej i mieć znaczące konsekwencje finansowe, które mogą wpłynąć na naszą zdolność do digitalizacji pozostałych manuskryptów, wyjaśnił Miceli brytyjskiej gazecie. Na razie nie wiadomo, czy Biblioteka Watykańska ucierpiała w wyniku bardziej systematycznych ataków. Powody i ryzyko cyberataków na Watykan. Nie da się zaprzeczyć, że Watykan jest celem cyberataków ze względu na wpływ, jaki papież ma jako przewodnik moralny i duchowy, także w drażliwych kwestiach, takich jak uchodźcy, wyjaśnił ojciec Eryk Salobir, dominikanin i zewnętrzny konsultant Stolicy Apostolskiej do spraw algorytyki i etyki w podejściu do sztucznej inteligencji i wyzwań ze strony nowych technologii, posługujących się algorytmami. Ojciec Salobir zwraca uwagę, że wiele osób, w tym terroryści, chciałoby nie tylko wiedzieć, co znajduje się w dokumentach watykańskich, ale także je zniekształcić. Stolica Apostolska jest świadoma ryzyka, jakie dostęp do informacji poufnych może stanowić w zniekształcaniu rzeczywistości przez fałszywe wersje pozornie oficjalnych dokumentów. To postawiłoby Watykan w bardzo niewygodnej sytuacji, dodaje.
W obliczu III wojny światowej w kawałkach, o której wspomina papież Franciszek, technologie odgrywają dominującą i wszechobecną rolę. Portal Domani stwierdził, że to poszczególne państwa, w tym Watykan, muszą się zastanowić, jaki kierunek nadać działającej już maszynie.